Cześć wszystkim, zebrałam tutaj dla Was najczęściej pojawiające się typy zadań na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Zaraz je tutaj przerobimy. Pamiętajcie, że tutaj w linku w opisie możecie sobie tą listę pewniaków wydrukować. Będzie Wam się wtedy przyjemniej ze mną rozwiązywać te zadania. Mamy 4,5. Jak to zapisać? Mamy jedną liczbę po przecinku, czyli jeden brzuszek. Czyli o co chodzi? Jeżeli chcemy to zamienić na ułamek zwykły, to my pod spodem będziemy mieć 10 w mianowniku. Jeden brzuszek, mamy tutaj jedno 0. U góry zapisujemy 45. Podzielić na. Po przecinku mamy dwa brzuszki, czyli tym razem w mianowniku będziemy mieć 2 zera. A u góry zapisujemy 75. Co jeszcze musicie wiedzieć? Dzielenie to odwrotność mnożenia, czyli 45 dziesiątych przepisujemy, zamiast podzielić piszemy razy 175. Zobaczcie, przy mnożeniu możemy skracać na krzyż, tutaj nam te dwa zera się skrócą i już będziemy mieć wynik, bo 45 razy 10 to 450, 75 przepisujemy. Mamy odpowiedź A. Teraz tutaj. 1,25 razy 4 dziesiąte. No to mamy raz i dwa. Dwa brzuszki, czyli będą raz i dwa zera. U góry piszemy 125 razy. Po przecinku mamy jedno miejsce, tak? Jeden brzuszek. Czyli będziemy mieć 4 u góry, a tutaj jedno zero. I teraz popatrzcie, 125 mamy razy 4. A tutaj mamy raz, dwa, trzy zera łącznie, czyli raz, dwa, trzy zera łącznie. Mamy odpowiedź D. Pamiętajcie, że mam na app.matematykagryzie.pl dla Was pełny kurs krok po kroku przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. W tym kursie przygotowałam dla Was notatki do druku, przygotowałam dla Was też lekcje wprowadzające od zera, tak żeby każdy, nawet z największymi brakami, mógł je nadrobić. A potem przygotowałam dla Was zadania zamknięte i otwarte, pogrupowane działami do egzaminu ósmoklasisty. Są to zadania z poprzednich lat, z egzaminów CKE, bo zadania, tak jak już powiedziałam, na egzaminie są powtarzalne i bardzo łatwo do egzaminu się przygotować, ucząc się właśnie działami. A później możecie oczywiście przerabiać ze mną w kursie też arkusze. Dodatkowo w kursie jest też czat, gdzie możecie zadawać mi pytania. Czyli jak ja bym to zrobiła? Jeżeli chcecie, oglądacie ten filmik razem ze mną i przerabiacie pewniaki, a kto się chce ze mną jeszcze więcej uczyć, wchodzi na app.matematykagryzie.pl. 120% liczby 180 to tyle samo, co 180% liczby 120. Jeżeli mamy 120% liczby 180, piszemy 120% razy 180. 120% to będzie 120 setnych. A jeżeli mamy 180, to jest to samo co 180 pierwszych. Bo te dwa kółeczka tutaj to są dwa zera. Czyli 120% to 120 setnych. Teraz góra razy góra i dół razy dół. Teraz mamy 180% liczby 120. 180% to jest 180 setnych razy 120 pierwszych, bo 120 to to samo co 120 pierwszych. Góra razy góra, dół razy dół, bo 120 razy 180 to to samo co 180 razy 120. Dlatego te liczby są sobie równe. Mamy prawda. Teraz 20% liczby 36, czyli 20% razy 36, to tyle samo co 40% liczby 18. Sprawdzimy. 20% to 20 setnych razy 36 pierwszych. Góra razy góra, dół razy dół. Te zera się na ładnie skrócą. 2 razy 36, 72, 10 przepisuję. Teraz 40% to 40 setnych razy 18 pierwszych. I teraz piszemy 40 razy 18 przez 100. Zera skracamy. 4 razy 18 to 72.
10 przepisujemy, czyli zobaczcie, są sobie równe. Mamy prawda i przechodzimy do następnego zadania. Biuro podróży w ramach oferty promocyjnej obniżyło cenę wycieczki o 20%. Pani Anna skorzystała z promocji i za wycieczkę zapłaciła 1500 zł. Jaka była cena wycieczki przed obniżką? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Słuchajcie, do tej pory nasza cena to było 100%. Obniżyło cena o 20%, więc teraz mamy 80% ceny. Czyli 80% ceny to 1500. Jaka była cena wycieczki przed obniżką? Czyli pytają nas, ile to było 100%. I robimy sobie proporcją. Procent pod procentem, liczba pod liczbą. I teraz tak, to co stoi samo zapisujemy, czyli nasz x, a to co stoi po przekątnej mnożymy. 100% razy 1500 podzielić na 80%. Ładnie nam się procenty skrócą. I teraz słuchajcie, jedno zero nam się też skróci i mamy teraz ile zer? Jedno, drugie, trzecie przez 8. No to przypomnimy sobie teraz dzielenie pisemne, myślę, że Wam się przyda. Ile razy w 15 mieści się 8? Jeden raz. 1 razy 8 to 8 odejmujemy. W 78 mieści się 8 razy. 8 razy 8, 64. W 60 7 razy. 7 razy 8, 56. W 40 5 razy. 5 razy 8, 40. Czyli mamy 1875 złotych. Pamiętajcie, że tutaj przerabiamy tylko pewniaki na egzamin ósmoklasisty, a jeżeli chcecie nauczyć się procentów krok po kroku od zera, wchodzicie na app.matematykagryzie.pl, drukujecie notatkę, przerabiacie ze mną lekcje wprowadzające, a potem przerabiacie zadania zamknięte i otwarte z poprzednich lat z egzaminów, bo tak jak już mówiłam, są powtarzalne i naprawdę lepiej uczyć się działami. Proporcje pojawiają się na każdym egzaminie ósmoklasisty i również musicie wiedzieć, jak je rozwiązywać. Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 do 3. Jeżeli mamy proporcje 5 do 3, to mnożymy sobie razy x. I mamy tutaj 5x do 3x. I teraz tak, masy cukru do masy wody, czyli 5x to będzie masa cukru, a 3x to będzie masa wody. Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru? No to słuchajcie, cały syrop to 8x, bo 5x plus 3x, czyli 8x. A u góry mamy masę cukru, tak? 5x. No i razy 100%, bo mamy odpowiedź w procentach. X się skracają, czyli mamy 5 ósmych razy 100%. Czyli to jest 5 razy 100, czyli 500. 500 ósmych, tak? No to podzielimy sobie pisemnie, bo warto sobie przypomnieć. 500 podzielić na 8. Ile razy w 50 mieści się 8? 6 razy. 6 razy 8, 48. Odejmujemy. Ile razy w 20 mieści się 8? 2 razy. 2 razy 8, 16. Nad znakiem dzielenia piszemy przecinek. I teraz, ile razy w 40 mieści się 8? 5 razy. 5 razy 8, 40. I już mamy. Pamiętajcie, że tutaj robię tylko kilkanaście zadań z Wami, pewniaków, a pełny kurs do egzaminu ósmoklasisty z matematyki znajdziecie zarówno w apce MatmaGryzie, jak i na mojej stronie matematykagryzie.pl, gdzie serdecznie Was zapraszam. Tam uczycie się ze mną działami. Do każdego działu są lekcje wprowadzające oraz notatki do druku, a potem są zadania z poprzednich lat, pogrupowane działami, bo zadania na egzaminie ósmoklasisty są powtarzalne. I do każdego zadania jest filmik z wytłumaczeniem krok po kroku. Możecie też poczytać opinię o kursie na Facebooku, tak, na moim Facebooku Matematyka Gryzie oraz przy apce MatmaGryzie w App Store i Google Play. Stosunek długości trzech boków trójkąta jest równy 2 do 4 do 5. Obwód tego trójkąta jest równy 33 cm. Najkrótszy bok tego trójkąta ma długość.
proporcje mnożymy sobie razy x i mamy 2x to 4x to 5x. Czyli łącznie ten obwód to 2x plus 4x plus 5x, czyli łącznie 11x. Czyli 11x to jest 33 cm. Dzielimy sobie obustronnie przez 11, no i x1 to będą 3 cm. Najkrótszy bok to 2x, czyli 2 razy 3 cm, 6 cm. Tego typu zadania też bardzo często pojawiają się na egzaminie ósmoklasisty. Słuchajcie, tutaj akurat mamy mnożenie nawias razy nawias, czyli mnożymy. 2a razy 3b to będzie 6ab. 2a razy minus 2a to jest ile? 2 razy 2 to 4, musi być na minusie, bo tutaj mamy dodatnie razy ujemne. A razy aa kwadrat. Teraz 3b razy 3b, 3 razy 3 to 9, b razy b, b kwadrat. Teraz tutaj 3 razy minus 2 to minus 6, no i b razy a to ab. No i zobaczcie, 6ab minus 6ab się zredukuje i mamy minus 4a kwadrat plus 9b kwadrat. No ale możemy zamienić kolejność i będzie 9b kwadrat, bo ono było na plusie, minus 4a kwadrat, czyli mamy odpowiedź C. Wyrażenie po uproszczeniu jest równe. Mnożymy sobie tak, x razy 4x, 4x kwadrat. X razy minus 3 to minus 3x. Minus 2 razy 4x minus 8x. Minus 2 razy minus 3 plus 6. Teraz minus x razy 1 to minus x. Minus x razy minus x to plus x kwadrat. No to teraz 4x kwadrat plus x kwadrat to 5x kwadrat. Minus 3x minus 8x minus x to ile? Brakowało 3, okazuje się, że brakuje jeszcze 8, czyli brakuje 11 i jeszcze jednego, czyli brakuje 12. No i plus 6. Czyli mamy odpowiedź C. Wartość wyrażenia dla a równego minus 3 jest równa. No to słuchajcie, wstawiamy za a minus 3. I jeżeli mamy minus 3 w nawiasie do kwadratu, to jest jak minus 3 razy minus 3. Dwa minusy dają plus, czyli to będzie 9. Czyli mamy 2 minus 2 razy 9. Zaczynamy od mnożenia, więc to będzie 2 minus 18, czyli mamy minus 16. Teraz tutaj, słuchajcie, wymnażamy razy 1 druga. 1 druga razy 2 to 1, 1 druga razy minus 2a kwadrat to minus a kwadrat, czyli mamy d. Mamy tutaj obliczyć x, no to słuchajcie, wymnażamy sobie i tutaj też sobie wymnażamy. Minus 2 razy x to minus 2x, minus 2 razy minus 1 to plus 2. Minus 3 razy 2 to minus 6, minus 3 razy minus x to plus 3x. Bo tutaj jest minus, tutaj też jest minus, więc będzie plus. Tak samo minus 3 razy minus x to plus 3x. Teraz minus 2x plus 3x to x. 2 minus 6 to minus 4. Przerzucamy czwórkę na prawo, czyli x będzie się równało 4. Odpowiedź D. Pierwiastki też pojawiają się na każdym egzaminie ósmoklasisty i musicie z nich być bardzo dobrzy. Jeżeli mamy pierwiastek z 2 do kwadratu, to będzie 2. A dlaczego? Bo pierwiastek z 2 do kwadratu to jest jak pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2. Możemy wciągnąć pod jeden pierwiastek 2 razy 2. To jest pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to 2, bo 2 razy 2 to 4. Teraz tutaj możemy, pamiętajcie, mnożyć pierwiastki, więc to będzie pierwiastek z 6. Tutaj mnożymy 3 razy 4 to 12, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 6. Teraz 2 pierwiastki z 2 plus 2 pierwiastki z 2 to 4 pierwiastki z 2. A tutaj 3 pierwiastki z 3 minus 4 pierwiastki z 3 to minus pierwiastek z 3. No bo zobaczcie, 2 jabłka plus 2 jabłka to 4 jabłka, a tutaj były 3 gruszki, ale potrzebujemy 4 gruszek, więc w
wykorzystamy te 3 i jednej będzie nam brakować. A jeżeli mamy do kwadratu, to podnosimy obie liczby do kwadratu, pamiętajcie. 2 do kwadratu to 4, a pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, czyli to będzie 8. I mamy tak, liczba 2 większa od liczby a jest równa, czyli mamy 3 pierwiastki z 2 minus 4, o 2 większa, czyli plus 2. Czyli mamy 3 pierwiastki z 2, no i minus 4 plus 2 to będzie minus 2. Brakowało 4, ktoś przyniósł 2, no to dalej 2 będzie brakować. Liczba 2 razy większa od liczby a, 2 razy większa, czyli teraz 3 pierwiastki z 2 minus 4 razy 2. Wymnażamy, wymnażamy. 3 razy 2 to 6, więc mamy 6 pierwiastków z tyłu, pierwiastka nie ruszamy. I 4 razy 2 to minus 8, czyli będzie odpowiedź D. Potęgi pojawiają się na praktycznie każdym egzaminie ósmoklasisty i musicie umieć je rozwiązywać. Słuchajcie, do potęgi zerowej to 1, do potęgi pierwszej to po prostu A, do potęgi drugiej to jest A razy A. Gdyby było A do trzeciej, to jest A razy A razy A, dobrze? Przy nawiasach potęgi mnożymy. Jeżeli jest taka sama potęga, to wyciągamy ją poza nawias i tak jest przy dzieleniu i mnożeniu. Jeżeli mamy te same podstawy, to przy mnożeniu potęgi dodajemy i te same podstawy przy dzieleniu potęgi odejmujemy. No to teraz tutaj zobaczcie. Mamy 5 do drugiej i 5 do czwartej, te same podstawy, czyli możemy zrobić 5 do drugiej razy 5 do czwartej razy 10 do ósmej. No to tutaj dodamy, bo są te same podstawy, dodajemy potęgi, czyli mamy 5 do szóstej razy 10 do ósmej. No raczej to nie będzie 50 do ósmej, bo musiałaby tutaj też stać ósemka. No to teraz przy dzieleniu, jeżeli są te same podstawy potęgi, odejmujemy. I zobaczcie, macie do ósmej i do ósmej, czyli możemy wyciągnąć poza nawias. Czyli będzie 50 do ósmej. A tutaj mamy te same potęgi, czyli możemy wyciągnąć poza nawias. W środku będzie 50 i do ósmej przepisujemy. Czyli tylko drugie i trzecie, odpowiedź B. Przypomnimy sobie ważne wzory z potęg. Do potęgi zerowej to 1. Do potęgi pierwszej to będzie A. Do potęgi drugiej to będzie A razy A. Do potęgi trzeciej to będzie A razy A razy A. Przy nawiasach potęgi mnożymy. Czyli to będzie A do potęgi X razy Y. Jeżeli mamy mnożenie, te same podstawy, tak, ale różne potęgi, to potęgi dodajemy. Tutaj, jeżeli mamy te same podstawy i dzielenie, to potęgi odejmujemy. Jeżeli mamy mnożenie i te same potęgi, możemy wyciągnąć poza nawias. Tak samo przy dzieleniu. I teraz słuchajcie. 3 do piątej przepisujemy, a tutaj zamiast dziewiątki piszemy 3 do kwadratu, bo 9 to jest 3 do kwadratu. Przepisujemy w nawias i do szóstej. 3 do piątej przepisujemy, a tutaj przy nawiasach mnożymy, czyli to będzie 3 do której potęgi? 2 razy 6, 12. I teraz jeżeli mamy te same podstawy i mnożenie, to potęgi dodajemy. Czyli to będzie 3 do potęgi 5 plus 12, czyli 17. Odpowiedź C. Kolejne zadanie z potęg. Słuchajcie, wartość wyrażenia jest równa. Przy nawiasach potęgi mnożymy. Czyli tutaj będzie 4 do potęgi 4 razy 3, 12. Czyli tutaj będzie fałsz. Wartości wyrażeń są równe. Mamy tą samą potęgę i mnożenie, więc możemy wyciągnąć potęgę poza nawias. Czyli to będzie 50 do potęgi trzeciej. A teraz tutaj mamy 5 do szóstej razy 2 do trzeciej. No to 5 do szóstej możemy sobie rozpisać, że to jest 5 do trzeciej razy 5 do trzeciej. Tak? Bo jeżeli mamy mnożenie, to potęgi dodajemy. Więc to byłoby 3 plus 3, czyli 6. 2 do trzeciej przepisujemy. I mamy tą samą potęgę, możemy wyciągnąć poza nawias. 5 razy 5, 25, razy 2, 50, czyli 50 do trzeciej. To tutaj będzie prawda.
Droga, prędkość i czas pojawiają się na każdym egzaminie ósmoklasisty i musicie umieć te zadania rozwiązywać. Jaki jest wzór na drogę? Zasłaniacie palcem S i zostajesz, to jest V razy T. Jaki jest wzór na prędkość? Zasłaniacie palcem V i zostaje S przez T. Tutaj wzór na czas, zasłaniacie palcem T, czyli czas, i zostaje S przez V. I mamy zadanie. Jacek i Ola testują swoje elektryczne deskorolki. W tym celu zmierzyli czasy przejazdu na trasie 400 metrów, czyli S równa się 400 metrów. Ola pokonała tę trasę w czasie 160 sekund. Czas Oli 160 sekund. Jacek w czasie 100 sekund. No ale zobaczcie, wszędzie wyniki mamy w kilometrach na godzinę, więc musimy sobie zamienić te metry na kilometry, a sekundy na godzinę. 400 metrów to 0,4 km, tak? Bo 1 km to 1000 metrów, czyli musimy podzielić na 1000. Teraz tak, żeby zamienić sekundy na godziny, no to najpierw zamieniamy na minuty. I wy wiecie, że jedna minuta, tak, ma w sobie 60 sekund. Więc jedna sekunda to jest 1/60 minuty. Ale też wiecie, że jedna godzina to jest 60 minut, więc żeby mieć godzinę, to zapisujemy, że to jest jedna, żeby mieć minutę, to jest 1/60 godziny. Czyli mamy 160 razy 1/60 przepisujemy i znowu razy 1/60 godziny, tak? Rozumiecie? No bo jedna sekunda to jest 1/60 minuty, bo minuta ma 60 sekund. I teraz jedna minuta to jest 1/60 godziny, bo jedna godzina ma 60 minut. I teraz słuchajcie, mamy tak. 160 razy 1 razy 1 to mamy 160. 60 razy 60, 3600. Zera sobie skrócimy. Bardziej nie skracam, bo potem nam się to ładnie jeszcze poskraca. Teraz tak samo. Wiemy, że 1 sekunda to 1/60 minuty. Więc mnożymy sobie 100 razy 1/60 minuty. No i dobrze, przepisujemy to. Ale my wiemy, że 1 minuta to jest 1/60 godziny, tak? Więc to będzie 100 przez 3600 godziny. Ładnie nam się skróci, to jest 1/36 godziny. I teraz możemy sobie policzyć prędkość Oli i prędkość Jacka, tak? VO, V Oli, prędkość Oli, wzór na prędkość, droga przez czas. Droga przez czas Oli. Czyli to będzie 0,4 km przez czas Oli, czyli 16 przez 360. Czyli mamy, słuchajcie, tak, 0,4 podzielić na 16 przez 360. No ale 0,4 to jest to samo co 4 dziesiąte i dzielenie to odwrotność mnożenia, więc mamy razy 360 szesnastych. I możemy skrócić. 4 podzielić na 4 to 1, 16 podzielić na 4 to 4. Zostanie nam 36 czwartych, a 36 czwartych to jest 9. No i zapisujemy kilometrów na godzinę. Teraz słuchajcie, policzymy prędkość Jacka, tak? No to słuchajcie, droga przez czas przejazdu Jacka. No to słuchajcie, mamy 0,4 km przez 1/36 godziny. Więc mamy 0,4 podzielić na 1/36. 0,4 to 4 dziesiąte, a dzielenie to odwrotność mnożenia, więc razy 36 pierwszych. 4 razy 36 to 144 na dole dziesiątych. Będzie 14,4 km na godzinę. I teraz musimy sobie policzyć różnicę, czyli 14,4 minus 9 mamy 5,4 km na godzinę. Odpowiedź B. Wzór na drogę to jest V razy T. Wzór na prędkość to jest S przez T. Wzór na czas to jest S przez V. I mamy tak, rowerzysta wyruszył w trasę o godzinie 10.45, a do celu przyjechał o godzinie 14.05. To zobaczmy, ile czasu upłynęło. Od 10.45 do 11, potem do 12,
do 13 i do 14.05. Czyli tutaj mamy 15 minut, tutaj mamy 60 minut, 60 minut, a tutaj 65 minut. Czyli ile mamy łącznie minut, tak? To może inaczej, tu by były 3 godziny i 5 minut, tak? 3 godziny 5 minut, a tutaj mamy jeszcze 15 minut, więc będzie łącznie czas 3 godziny i 20 minut. Czyli to jest 3,26 godziny, czyli to jest 3,26 godziny, czyli 3,1 godziny. Teraz tak. Jego prędkość to jest 15 km na godzinę. Jaka jest jego droga? S, tak? SV razy T. Czyli mamy 3,1 razy 15. 3 razy 3 to 9, plus 1 to jest 10, czyli mamy 10 trzecich razy 15. Bo mamy takie zgadzające się jednostki, tak? Pamiętajcie, że najpierw trzeba właśnie te jednostki sobie zrobić takie same. No i skracamy. 3 podzielić na 3 to 1, 15 podzielić na 3 to 5. 10 razy 5 mamy 50 kilometrów. Odpowiedź B. Kolejne zadanie z prędkości drogi i czasu. Słuchajcie. S to droga, V to prędkość, T to czas. Wzór na S, tak? Zasłonimy palcem S. Zostaje nam V razy T. Zasłonimy palcem V. Zostaje nam S przez T. Zasłonimy palcem T. Zostanie nam S przez V. I słuchajcie. Samochód osobowy przebył drogę, czyli S, droga, 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wynosiła 80 km na godzinę. Tylko zobaczcie, tutaj mamy samochód osobowy w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie, czyli prędkość średnia busa. I teraz o ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem, to już mamy samochód osobowy, tak? Od czasu przejazdu busem, czyli musimy policzyć czas przejazdu busem. Wzór na czas to jest droga przez prędkość. Tak, droga przez prędkość. Tak, droga przez prędkość. Drogę mamy 120, a prędkość 80 km na godzinę, czyli zgadzają się jednostki. Czyli skracamy zera, mamy 12 ósmych, jeszcze możemy skrócić przez 4, to tutaj mamy 3, a tutaj 2, czyli to jest 3 drugie godziny. 3 drugie godziny, tak, to jest ile? 3 drugie razy 60 minut. Skracamy, czyli to jest 90 minut. To o ile, słuchajcie, musimy sobie odjąć 90 minus 75 minut, co nam daje 15 minut, tak? Czyli odpowiedź był krótszy o 15 minut. Zadania z kątami bardzo często pojawiają się na egzaminie ósmoklasisty i musicie z nich być bardzo dobrzy. Mamy tak, na rysunku przedstawiono równoległobok i trójkąt równoramienny AED, w którym DE równa się AE. DE równa się AE. Miara kąta BCE jest równa 106 stopni. Jaką miarę ma kąt AEC? No to słuchajcie. Suma miar kątów przy jednym boku równoległoboku to 180 stopni. Alfa plus beta to 180. Czyli jeżeli tutaj jest 106, to to musi być 74 stopnie. Łącznie by było 180. I zobaczcie, te dwa kąty są takie same i te kąty też. Czyli jak tu jest 74, to tutaj też musi być 74 stopnie. Ale, że ten trójkąt jest równoramienny, to tutaj też musi być 74 stopnie. I teraz suma miar kątów w trójkącie to 180. Więc tutaj będzie 180 minus 74 minus 74. Czyli to będzie 180 minus 148. Czyli to będzie ile?
32 stopnie. I teraz zobaczcie, te dwa kąty to są kąty przyległe, a suma miar kątów przyległych to 180 stopni. Czyli tutaj musi być 180 minus 32, co nam daje, słuchajcie, 148 stopni. Odpowiedź A. Czy te trójkąty są równoramienne? Mamy tutaj 80, 49. To ile stopni będzie tutaj? Suma miar kątów w trójkącie to 180. Musimy odjąć 80 i 49. To będziemy mieć 51 stopni. Tutaj mamy znowu, słuchajcie, sumę miar kątów 180. Musimy odjąć 49 i 51. Tak? Czyli tutaj będzie ile stopni? 80. No to czy są równoramienne? Żeby były równoramienne, to musiałoby być dwa kąty tej samej miary, ale nie są, więc fałsz. Teraz czy są przystające, czyli są takie same z cechy bok, 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 kąt, bok, tak? Lub kąt, bok, kąt, tak? No czy one są przystające, tak? No to tutaj między 80 mamy A i 49, tutaj też między 80 mamy A i 49 stopni, czyli są przystające. Bo trójkąty mogą być przystające z takiej cechy, że mamy bok, 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 trzy boki tej samej długości, bok, kąt, bok, czyli mamy bok taki sam, kąt między tymi dwoma bokami taki sam i bok taki sam, albo kąt, bok, kąt. Pamiętajcie? I jeżeli mamy trzy takie same boki w dwóch trójkątach, albo taki sam bok, kąt i bok takie same w dwóch trójkątach, albo kąt, bok, kąt, tak, w dwóch trójkątach, to będą przystające. Twierdzenie Pitagorasa bardzo często pojawia się na egzaminie ósmoklasisty, posłuchajcie. Zawsze naprzeciwko kąta prostego mamy C, a te dwa pozostałe boki to A i B. I twierdzenie Pitagorasa to A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. I mamy tak. Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóch trójkątów prostokątnych. AB równa się BC równa się 1. AD to pierwiastek z dwóch. Długość boku CD jest równa. To mamy pierwszy tutaj trójkąt prostokątny, którym się zajmiemy. Naprzeciwko kąta prostego mamy C. Dwa pozostałe boki to A i B. Czyli możemy sobie napisać A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Nasze A to 1, nasze B to pierwiastek z 2, a tutaj mamy C kwadrat. Czyli to jest 1 plus 2 równa się C kwadrat, czyli 3 to C kwadrat, czyli C to musiało być pierwiastek z 3. Ale teraz mamy tutaj drugi trójkąt prostokątny, prawda? Zapominamy już o tych oznaczeniach w pierwszym i zajmujemy się drugim. Teraz tutaj naprzeciwko kąta prostego mamy C, tutaj mamy A i B. No to znowu piszemy A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, tak? Tylko już w tym drugim. Czyli 1 do kwadratu plus pierwiastek z 3 do kwadratu równa się C kwadrat. Pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. Czyli 4 to C kwadrat, czyli C to 2. Czyli mamy odpowiedź B. Średnia arytmetyczna bardzo często pojawia się na egzaminie ósmoklasisty. Również musicie umieć ją rozwiązywać. Mamy. Państwo Nowakowie mają trzy córki jednego syna. Czyli mają córkę A, córkę B, córkę C i syna D. Średnia wieku wszystkich dzieci jest równa 10 lat. Czyli wiek jednej córki plus wiek drugiej córki plus wiek trzeciej córki plus wiek syna podzielić na 4, tak? Równa się 10. Bo mamy 4 dzieci, czwórkę dzieci, więc dzielimy na 4 sumę ich wieku i mamy średnią. Średnia wieku wszystkich córek to 8, czyli jedna córka plus druga córka plus trzecia córka podzielić na 3 równa się 8. No to teraz słuchajcie, tutaj mnożymy razy 3 i A plus B plus C to 24. I teraz tutaj w miejsce A plus B plus C wstawiamy 24. I mamy, słuchajcie, takie równanko, że musimy obliczyć D. Czyli wiek syna. Mnożymy najpierw obustronnie razy 4.
No i 10 razy 4 to 40. Odejmujemy teraz 24 i wychodzi nam, że wiek syna to 16. Zadania z wiekiem również bardzo często pojawiają się na egzaminie. Słuchajcie. Córka obecnie jest 4 razy młodsza od swojej mamy, razem mają 60 lat. Czyli x to będzie wiek córki. I córka jest 4 razy młodsza od mamy, czyli 4x to będzie wiek matki. Razy mają 60 lat. Czyli słuchajcie, wiek córki plus wiek matki to będzie 60. Czyli 5x to 60 dzielimy na 5, czyli wiek córki to 12 lat. To ile lat będzie miała mama? No 4 razy 12, tak? Czyli 48 lat. Córka za 8 lat będzie miała, czyli 12 lat, no i plus 8 lat. 20 lat, tak? Mamy tutaj zadanie typu uzasadnij, że, które również bardzo często pojawiają się na egzaminie. Mamy tak, Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było 2 razy więcej niż róż. No to słuchajcie, x liczba róż. Goździków było 2 razy więcej, czyli 2x liczba goździków. Pamiętajcie, że te zadania możecie sobie wydrukować i pod spodem jest link do druku tych zadań. I przerabiać je razem ze mną oczywiście. Dobrze, jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł? Odpowiedź uzasadnij. No to tak, cena róży to 4 zł, czyli mamy x róż razy 4 zł za każdą różę. A cena jednego goździka 3 zł, czyli 2x goździków, tak? Liczba sztuk 2x goździków. I cena za każdego goździka to 3 zł. No i czy to może być równe 35 zł? Już nie będziemy pisać złotych, tylko napiszemy 4x, bo x razy 4. 2x razy 3 to 6x, a tutaj 35. 4x plus 6x to 10x i dzielimy na 10. Czyli x to 3,5, czyli róż musiałoby być 3,5. Czyli odpowiedź. Wszystkie kwiaty w tym bukiecie nie mogły kosztować 35 zł, bo nie może być przecież 3,5 róży. Zadania tekstowe z równaniami bardzo często pojawiają się na egzaminie. Słuchajcie, pan Jan wybrał z bankomatu 2900 zł. Na tę kwotę składały się łącznie 22 banknoty, 200-złotowe i 100-złotowe. Ile banknotów 100-złotowych pan Jan wybrał z bankomatu? Zapisz obliczenia. Czyli co? X to będzie liczba banknotów 100-złotowych. Dobrze, i teraz tak, wszystkich banknotów mamy 22, czyli 22 minus x to będzie liczba banknotów 200-złotowych. Bo łącznie wszystkich banknotów było 22, skoro jest x banknotów 100-złotowych, to będzie o x mniej banknotów 200-złotowych. Stąd piszemy 22 minus x. I teraz tak. Łączna kwota, którą wybrał z bankomatu, to 2900 zł.
czyli piszemy, że 2900 zł to jest x, bo to jest liczba banknotów 100 zł, czyli x razy 100 zł. Mamy x banknotów, więc kwota, jaką mamy ze 100 banknotów ze 100 zł, to będzie liczba banknotów 100 zł razy 100 zł. A tutaj 22 minus x, bo to jest liczba banknotów 200 zł, razy 200 zł. I obliczamy. Dobrze, to mamy tak, 2900 równa się 100x, dodać i tutaj wymnażamy. 22 razy 200 to będzie 22 razy 2 to 44 i dopisujemy te dwa zera. Minus 200x. No to mamy tak, 2900, a 100x minus 200x to minus 100x. 4400 przepisuję. Teraz x na lewo, liczby na prawo. Czyli przenosimy tutaj na lewo plus 100x. Czyli mamy 2900 plus 100x równa się 4400. Odejmujemy teraz obustronnie 2900. To ile nam zostanie? 1500, tak? No to dzielimy na 100, czyli x to 15, czyli liczba banknotów 100 zł to 15. Kolejne zadanie tekstowe z równaniem. Słuchajcie, bilet normalny na koncert kosztuje 45 zł, a cena biletu ulgowego stanowi 5 dziewiątych ceny biletu normalnego. Janek zakupił 5 razy więcej biletów normalnych niż biletów ulgowych. Za wszystkie bilety zapłacił 500 zł. Ile biletów każdego rodzaju Janek zakupił? Dobrze. Czyli mamy tak, 45 zł, cena biletu normalnego. Teraz cena biletu ulgowego mamy 5 dziewiątych razy 45 zł. Skracamy, skracamy. 5 razy 5, 25 zł. Cena biletu ulgowego. Teraz Janek zakupił 5 razy więcej biletów normalnych, czyli 5x to będzie liczba biletów normalnych. A ulgowych będzie x. Dobrze. Za wszystkie bilety zapłacił 500 zł. No to tak, cena biletu normalnego to jest 45 zł razy liczba biletów normalnych, czyli razy 5x. Teraz cena biletu ulgowego to 25 zł razy liczba biletów ulgowych, czyli x. I zapłacił 500 zł. Dzięki temu obliczymy sobie x-a. No to tak, 45 razy 5 to będzie 225, bo 40 razy 5 to jest 205 razy 5, 25. Dodać 25x równa się 500. Czyli 250x równa się 500, dzielimy na 250, czyli x to 2. Czyli biletów ulgowych zakupił 2, a 5x, czyli 5 razy 2, normalnych zakupił 10. I zapisujemy odpowiedź. Odpowiedź. Janek zakupił 2 bilety normalne dwa bilety ulgowe. I ile normalnych? 10. I 10 biletów normalnych.
też na egzaminie często pojawiają się zadania ze stereometrii. Słuchajcie, na rysunku przedstawiono fragment siatki prostopadłościanu oraz podano długości niektórych jego krawędzi. Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa. No to słuchajcie, jak wygląda prostopadłościan? Ja zawsze mówię, że to jest taka lodóweczka. No to tak, mamy 3, mamy 4 i 5, tak? No to słuchajcie, takich piątek będzie 1, 2, 3, 4. Czyli mamy 4 razy 5. Takich trójek mamy 1, 2, 3, 4. I czwórek 1, 2, 3, 4. No to mamy tak 20 plus 12 plus 16. 20 plus 12, 32 plus 16 mamy 48. Odpowiedź C. Jeszcze jedno zadanie z brył. Mamy tak, powierzchnia kartonu ma kształt prostokąta o wymiarach 8 cm i 15 cm. W czterech rogach tego kartonu wycięto kwadraty o boku 2,5 cm. Z pozostałej części złożono pudełko. Oblicz objętość tego pudełka. No to skoro tu mamy 15, ale tu jest 2,5 i 2,5, no to łącznie 5, czyli tutaj ta część to już będzie tylko 10 cm, tak? Bo odejmujemy od 15 2,5 i 2,5. No to tak, tak samo tu jest 2,5 i 2,5, czyli łącznie 5. 8 minus 5 zostaną nam 3 cm, tak? No to słuchajcie, jak się liczyło objętość? Pole podstawy razy wysokość. A my sobie to złożymy i będziemy mieć takie pudełeczko. Tak? I tutaj mamy 10 cm, wysokość to jest 2,5 cm, tutaj 3 cm. Czyli w podstawie mamy prostokąt, tak? Wzór na pole prostokąta to jest bok razy bok, wysokość możemy oznaczyć jako C. I mamy teraz prostopadłościan i wzór na objętość prostopadłościanu to jest A razy B razy C, tak? Czyli 10 razy 3 razy 2,5. 10 razy 2,5 to 25 i jeszcze razy 3 mamy ile? 25 razy 2 to 50 i jeszcze jedno 25, czyli łącznie 75 cm sześciennych. Czyli odpowiedź, objętość tego pudełka to 75 cm sześciennych. Zdajesz egzamin ósmoklasisty i chcesz dostać się do wymarzonej szkoły? Jesteś w bardzo dobrym miejscu. Przygotowałam dla Ciebie kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty, który pozwoli Ci w bardzo krótkim czasie nauczyć się takich typowych zadań, które pojawiają się na egzaminie ósmoklasisty. Bo zawsze jest zadanie z proporcjami, zawsze jest zadanie prędkość, droga, czas, zawsze jest zadanie z czasem, zawsze jest też zadanie tekstowe z równaniem i ja Wam te zadania, te schematy w kursie opracowałam. Najpierw macie lekcje wprowadzające, notatki do druku, a potem te zadania z poprzednich lat z wytłumaczeniem krok po kroku na filmikach, tak żeby było Wam się bardzo przyjemnie uczyć, żebyście bardzo szybko je opanowali. Kto nie wierzy, niech przeczyta opinie uczniów z poprzednich lat, jak dobrze im się uczyło z naszym kursem. Mam nadzieję, że Tobie też będzie się tak uczyć. I słuchaj, trzymam kciuki, wszystko będzie dobrze.